Empik Go zaprasza do wysłuchania Dialogów Waginy i Penisa, podcastu o spornych kwestiach w pożyciu seksualnym Polaków z perspektywy specjalistów. Więcej wciągających podcastów i audioprodukcji znajdziesz w aplikacji Empik Go. Empik Go prezentuje Dzień dobry, Jagna Kaczanowska, dziennikarka, pisarka, mam waginę. Dzień dobry, Andrzej Gryżewski, seksuolog, psychoterapeuta, mam penisa. Dzień dobry, Beata Biały, pisarka, dziennikarka, mam bagina. Wszyscy pamiętamy książkę Eve Ensler, Monologi Waginy. I fajnie jest czasami pogadać do siebie i do swojej waginy. Ja też czasem to robię, ale halo w seksie najczęściej liczy się dialog. A do dialogu, jak do tanga, trzeba dwojga. No, co najmniej. Więc my w tym podcaście będziemy opowiadać Wam właśnie o tych różnicach w podejściu do seksualności między kobietami i mężczyznami i znajdziemy rozwiązania, które zadowolą i jedne, i drugich. Dziś porozmawiamy o zaburzeniach erekcji. Dzisiaj właściwie ten odcinek jest w znacznej mierze poświęcony mężczyznom. No nie no. Nie to, tylko. To znaczy wiesz, no problem jest problemem czasami nawet chyba większym dla kobiety niż do, dla, dla mężczyzny. Kobiety niż no, dla mężczyzny. O, dobrze, że to mówicie, bo my w seksuologii uważamy, że problemy z zaburzeniami erekcji, ze zwodem są problemami partnerskimi, no bo... Jednak odbywają się najczęściej w parze, bo to wpływa na kobietę, albo wpływa na mężczyznę, który uprawia seks z mężczyzną, który ma zaburzenia erekcji. Więc raczej w diadzie to postrzegamy, czyli w partnerstwie. Podobno co piąty mężczyzna ma problemy ze wzwodem, prawda to? Globalnie tak, co piąty, ale bym to podzielił na różne fazy rozwojowe. Myślałam, że na nację to podzielisz, że powiesz, że Polacy jakoś lepiej sobie radzą. Ja raczej gorzej. No cóż. Ra Raczej bym to podzielił na konkretne grupy wiekowe. Ciekawi mnie, czy Maciek Maleńczuk może jakoś stanąłby w obronie honoru polskich mężczyzn i powiedziałby, że nie, że Polacy są zawsze zdolni do seksu, gotowi, zwarci i staje im zawsze i wszędzie. Dzwonimy do Macieka Maleńczuka. Mam takie... Dziwne być może pytanie, ale słyszałam, że co piąty facet ma problemy z erekcją, prawda to? Ja myślę, że przejściowe kłopoty ze zodem ma każdy. Jak się bardzo źle prowadzisz, dużo czpaść, kurwa i tak dalej, jesteś niedożywiony, kurcze, wiesz, jakby brakuje jakichś składników w Twoim organizmie. Wiek tutaj nie, nie ma nic do rzeczy. Można być dwudziestoletnim potentem, oczywiście, że tak. Na heroina, jak już heroinę stukasz, to już na 100%. Wiesz. Także y, oczywiście y, impotencja wynika jest być może okre okresowo występować u każdego z powodu złego stanu zdrowia. Bo rzeczywiście ci młodsi mężczyźni mają trochę rzadziej zaburzenia erekcji siłą rzeczy. Mają zdrowsze organizmy, zdrowszy układ krwionośny, więcej testosteronu. Natomiast ci mężczyźni starsi dokładają się choroby podstawowe, dokładają się różne używki, bo na przykład jak ja 15 lat temu pracowałem w ośrodku odwykowym jako psychoterapeuta, no to dużo przychodziło do mnie mężczyzn, którzy nadużywali alkoholu, byli alkoholikami i wtedy włącza się tak zwane znieczynienie jąder, czyli pod wpływem dużych dawek alkoholu jądra przestają pracować i z takiej konsystencji... Piłeczki kauczukowej stają się twarde jak orzech włoski, i one nie produkują wtedy testosteronu, i jest duże prawdopodobieństwo, że pojawią się zaburzenia erekcji. Więc u alkoholików jest problem ze zwodem, u osób, które stosują inne używki. Na przykład wiele osób myśli sobie, że palenie marihuany to tak rozluźnia człowieka po całym dniu, albo rozluźnia człowieka przed jakimś wyzwaniem. Albo przed ha, seksem, znaczy w ogóle tak. ja też ja znam też ludzi, moja przyjaciółka. To, czy to znaczy nie, nie, nie beata, nie, nie beata. beata, i w ogóle nie będzie nami, żadnych okay. nazwisk. Właśnie tak lubiła sobie zapalić, tak? Przed i paliła ze swoim partnerem i to, że to właśnie tak jak ona mówi, że tak super no i działa. i dzisiaj pomagało. Tak ona mówiła, ale właśnie. Wiesz, ja, ja, ja myślę, że to jest też kwestia ilości, no bo kieliszek szampana. Myślę, że a może butelka, zrobić no tak, dużo, butelka a butelka... To jest... tak, a no to... Natomiast ja w gabinecie spotykam się z taką sytuacją, że mężczyzna pali od dłuższego czasu i na przykład ma atrakcyjną partnerkę, a ten członek odbiera jako coś neutralnego, w sensie, że ma wzwody, a nie ma ochoty korzystać z tych zwodów albo ma problemy z zaburzeniami erekcji ze względu na nadużywanie marihuany. Więc moje doświadczenia z gabinetu seksuologa są zupełnie inne niż... Publicznie się mówi o tej marihuanie, więc tutaj tą grupę palaczy ja bym chciał przestrzec, że może być różnie. Ja muszę ten cytat tak. z Adriana Mola, lat 39,5. O, moja biedna Kuśko, czemuś taka wiotka i zimna, czyżby chuć z ciebie uszła? Bardzo ładnie, a oni Bardzo. tak mówią ci pacjenci, bo tak cię wcięło, żeby się, że oni mówią to o tym inaczej, trochę mniej powiedzą. No tak, jednak. Ale lat 39,5. Ja zwracam 39 uwagę Adrian i Mola na tak. 39,5 nie. 13 no tak. czy 4. Siła wieku, a tu. Moi pacjenci mówią mi raczej takimi tekstami z reklam, czyli że łodyga, nie dyga. Przychodzi pacjent <grym> i mówi: <grym łodyga, <grym nie dyga. No, i, 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 no albo, że właśnie konar nie płonie. I pytam się, a czego pan potrzebuje? No, rozpałki jakiejś, żeby to działało. <laughs> Andrzej Grzewski, skład z opałem. No, tak. Natomiast y, y, zauważam, że coraz częściej mężczyźni jednak robią się doedukowani, bo mówią już nie wzwód, tylko erekcja. Natomiast erekcje często też mylą z ejakulacją Pytam się, czy ma pan erekcję? No mam, tak, tryskam daleko. Tą erekcją, czyli wzwodem pan tryska daleko? Nie, spermą. A, okej, okay, czyli mówi pan o ejakulacji. No właśnie, o tym Jak mówię. Jak zwał, tak zwał. <noise> Więc y, są trochę bardziej już doedukowani, natomiast jeszcze trochę słownictwo im się myli, no ale dobrze. A to może wytłumaczmy teraz to słownictwo, co jest co. No jest okazja. Tak, ejakulacja, ejakulat to jest wytrysk y, spermy. Natomiast erekcja to jest wzwód, to jest sztywność członka. Ja się chciałam też przy tej okazji zapytać, czy to jest takie zero-jedynkowe, bo dużo osób sądzi, że jeżeli ktoś ma zaburzenia erekcji, to znaczy, że po prostu, tak jak ty mówiłeś, łodyga nie dyga, tak? Czyli, że po prostu jest, e, on nie wstaje, tak? A to chyba nie jest tak do końca, że czasami są zaburzenia erekcji już. A to nie musi być aż tak bardzo widoczne. Dobrze, że to mówisz, bo rzeczywiście to nie jest stan 0 i stan jeden, że albo wzwodu nie ma, albo jest. Najczęściej wzwód, w ogóle erekcja ma taką naturalną właściwość, że ona faluje. Czyli na przykład wzwód jest na 80%, później się zmienia na 50%, na 30%, później znowu na 90%, tuż przed orgazmem to w ogóle na 100%. I naturalne jest, że, że są przypływy i odpływy tej erekcji, to... W trakcie jednego stosunku. Tak, w trakcie jednej penetracji, bo na przykład wystarczy, że mężczyzna zmieni pozycję i to go rozproszy, i już pojawiają się zaburzenia erekcji. Albo wystarczy, że pojawi się pozycja, za którą on na przykład nie przepada, czyli pozycja od tyłu, bo on woli mieć kontakt z buzią partnerki. Albo ci, którzy właśnie są bardziej lękowi są niekochalnymi i mają lęk przed bliskością, to widok buzi partnerki ich przeraża. Nie dlatego, że partnerka się nie umalowała, albo coś w tym stylu, tylko dlatego, że oni. Boją się bliskości. O, to jest też ciekawa sprawa, że wielu mężczyzn ma problemy z erekcją wtedy, kiedy partnerka jest w pozycji na miejsca, no bo on leży na plecach. Partnerka siedzi na nim, okrakiem, tak jakby siedziała na koniu. Przed ty... nomen, nomen. przodem, patrzy na niego, no i podnosi się i opada, podnosi się opada ta partnerka, więc y, swoją waginą potrafi wyciskać krew do członka mężczyzny, no i wtedy mężczyzna ma trudności ze wzwodem, no bo organizm musi bardzo dużo energii i krwi e, poświęcić na to, żeby wpompować krew. No, a też wbrew, pchają w górę, czyli tak, wbrew, wbrew praw w grawitacji. To jest tak jak z tymi sekwojami amerykańskimi, że one też już nie mogłyby być wyższe, bo już tam nic nie wpłynie wyżej. No właśnie, tak. A tutaj czyli ta grawitacja tej... ma znaczenie. To ja słyszałam, że po czym poznać impotenta? Po tym, że przyciąganie ziemskie jest większe niż przyciąganie kobiece. Czyli jednym słowem, takiego mężczyznę tak najlepiej jest sobie podwieścić u sufitu. Szłotkiem <noise> w dół, wtedy wszystko będzie? Wiesz co, jak nie słyszałem o takiej pozycji, ale możesz mi to narysować, chętnie to będę. Nie no bo myślałam, są te ustawki takie różne i tam A, takie. Okay. takie te. Może można by się go. To znaczy, ja nie mam, osobiście, ale koleżanka się ci mówiła, jasno. <noise> czy, czy ta koleżanka ma ha hamak? O, jeszcze Chyba hamak nad jest łóżkiem. Taki tak, tak. Y Spytajmy się Mateo, znanego aktora filmów pornograficznych, erotycznych. Co myśli o zaburzeniach erekcji. Jak sobie radzić, bo wydaje mi się, że już on to musi mieć na pewno na stówę jakieś sposoby opracowane, bo przecież on nie może sobie na to pozwolić, bo to zawodowa jest historia, tak? On musi mieć reakcję Na zawołanie, ale właściwie on musi mieć na zawołanie. To jest trudna sprawa. Oto posłuchajmy, co mówi Mateo. Większość tych e, negatywnych myśli no to my sami sobie robimy. Nie? To są nasze męskie projekcje, żeby stanąć na wysokości zadania. Czy to jest wykreowane? No, nie wiem, ale, ale tak to jest. Nie? Że boimy się przedczesnego wytrysku, boimy się tego, że nam nie stanie i jednocześnie przyciągamy to do siebie, jeżeli nie mamy luzu podczas e, spotkania. Ale tutaj rola kobiety jest olbrzymia. Tutaj można zrobić wiem, jednym właśnie, zdaniem, można no. zrobić potężną e, krzywdę facetowi. I traumę. I traumę. Naprawdę. I w takim przypadku, jakby wiesz, mi e, nie stanął, nie miałbym złodu na tej pierwszej e, rance, Juli by to skomentowała w jakiś sposób e, negatywny, negatywny no. że to podejrzewam, że nosiłbym to do teraz. Ja na przykład też o tyle w dobrej sytuacji jestem, że 4 lata temu wydałem książkę, sztuka obsługi Penisa i ci moi pacjenci przychodzą, bo przeczytali książkę i to są często moi czytelnicy i łatwiej mi się rozmawia z kimś, kto już wie, o co chodzi, bo przeczytał, bo wie, zna nomenklaturę, wie mniej więcej o co chodzi w męskiej seksualności, to wtedy jest i mi i jemu łatwiej, bo to już jest wyższa szkoła jazdy, rozmawiamy na innym poziomie. Natomiast taki typowy pacjent, który przychodzi z zaburzeniami erekcji do seksuologa, no to opowiada o tym, że właśnie łodyga nie dyga i jak się pyta go o cokolwiek, to on mówi: nie wiem. Czyli na jakim etapie zbliżenia seksu nie ma pan erekcji? No nie wiem, no jakoś w trakcie. Ja mówię, czy mógłby pan bardziej doprecyzować? Bo ja z państwem tam nie jestem podczas seksu i, i trudno <trundo> mi sobie to wyobrazić, Boże, no co tam to się to... u państwa dzieje, więc potrzebowałbym więcej informacji. No, trochę się całujemy i później nie ma erekcji, ale dlatego, że się państwo całują, nie ma erekcji, czy z jakiegoś innego powodu. No właściwie to nie wiem. Mi po prostu chodzi o to, że ja jako specjalista spędzam co najmniej cztery sesje konsultacje, czy sześć, czy osiem, zanim ktoś nauczy się słownictwa, zacznie rejestrować, czy właśnie ma poranne erekcje, czy ich nie ma, czyli poranne wzwody. W staropolskiej nomenklaturze to się nazywało świtaniec. Świtaniec? <grywa> jak pięknie, rany. Ja strasznie lubię starą polszczyznę A... i taką właśnie takie seksualizmy stare. A o czym świadczy fakt, że ktoś tego świtańca? Nie ma. Świadczy to o tym, że są problemy na przykład kardiologiczne, problemy hormonalne, cukrzyca, problemy ze snem. Bo na przykład ja w gabinecie spotykam notorycznie taką sytuację, kiedy mężczyzna śpi poniżej 8 godzin, czyli generalnie około 5, 6, i to jest za mało czasu, żeby jądra w nocy wyprodukowały testosteron, więc oni nie mają porannych zwodów i nie mają po prostu tych erekcji tej sztywności członka, bo po prostu za mały mają poziom tej gospodarki hormonalnej. Może to świadczyć też o tym, że ktoś yy, ma depresję albo umarła mu bliska osoba i przeżywa żałobę, albo przeżywa żałobę po swoim wyglądzie, jak teraz wielu mężczyzn, bo na przykład przed pandemią ważyli 8 kg mniej, a teraz ważą więcej, nacieszyli się budową wysportowanego, nerwawego mężczyzny. Więc yy, z różnych powodów może nie mieć mężczyzna tych świtańców, czyli porannych erekcji, natomiast to jest taki duży predyktor do tego, że wtedy pojawiają się zaburzenia erekcji. No ale słuchaj, bo tak z mojego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia posiadaczki waginy, no to te zaburzenia erekcji to właściwie nie powinien być żaden problem, tak? No bo tak jak się odwoływałeś do języka reklam, mamy mnóstwo przecież dostępnych nawet bez recepty środków, które mają te erekcje przywrócić. Czy to jest dobra droga? To jest ciekawe. Natomiast myślę sobie, może jeszcze czymś ciekawszym zaskoczy nas Maciek Maleńczuk. No dobrze, a niebieska towletka? Słyszałam, że ona ratuje honor mężczyzny. To znaczy, że oczywiście, można spróbować niebieską towletkę. Jeżeli sytuacja jest podbramkowa, a ty masz kaca, <grym 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 i jesteś niedożywiony, nie wiem co jeszcze, to może spróbować, można spróbować, ale słyszałem śmieszną historię, jak właśnie pan się omówił z panią i pan oczywiście zażył jak wcześniej. A pani, bo była pielęgniarką, stwierdziła, że poda mu w drinku do no i doszło do sytuacji takiej, że, że, nie, że na, na pogotowiu wylądował. No. Także też uważajcie z tym. <grymne> Dwóch lat można kupić leki na zaburzenia erekcji już bez recepty. To jest taka nowość, bo przez te wszystkie lata to one były na receptę. I ja widzę, że ten fakt wniósł wiele dobrego i wiele złego. Wiele dobrego dlatego, że leki na zaburzenia erekcji stały się dostępne. Tam jest taka substancja czynna sildenafil. On po prostu zwiększa przepustowość tętnic w całym organizmie, więc więcej krwi wpływa do takich dwóch baloników. To się nazywają ciała jamiste członka. I przez to mężczyzna ma wzwód. Jeśli jest zalękniony albo nie jest podniecony, to zmniejsza się Przepustowość tych tętnic i więcej krwi wpływa do ciała mężczyzny, i wtedy nie ma wzwodu. Jest członek w stanie spoczynku albo w ogóle ma zaburzenia erekcji ten mężczyzna. Więc dobre jest to z tymi lekami, że one powodują, że u wielu mężczyzn reaktywowało się życie seksualne, bo są one na wyciągnięcie ręki. Natomiast złego wprowadziły to, że one są w mniejszych dawkach, czyli 25 mg można kupić w aptece. I jeśli ktoś będzie przesadzał z dawką, czyli będzie brał 50 mg albo 100 mg, to może wylądować w szpitalu ze względu na to, że to są już dawki, które trzeba skonsultować z kardiologiem wtedy, kiedy mamy problemy kardiologiczne, albo z andrologiem wtedy, kiedy mamy problemy hormonalne. To ja bym zachęcał, że zanim kupimy leki na zaburzenia erekcji, na impotencję, mówię specjalnie o tym, bo wielu pacjentów nie wie, że właśnie jest, są zaburzenia erekcji, wiedzą, że jest impotencja, no to warto to skonsultować z lekarzem, żeby on zrobił taki wywiad zdrowotny. Czy to nam w jakiś sposób negatywnie nie wpłynie? A czy to jest tak, że, że te zaburzenia erekcji działają też na, na zasad zasadzie takiej spełniającej się przepowiedni, czyli facetowi coś zaczyna się dziać z tą erekcją i on na się den że nie będzie miał erekcji, w związku z czym tym bardziej no, jej nie ma. Tyko, Im, bardziej, nie? Tak, Im bardziej puchatek tam zaglądał, tym bardziej prosiaczka tam nie, nie było. było. I w rezultacie zaczyna po prostu się wycofywać z seksu? Tak. Ten mechanizm, który opisujecie, no to prowadzi do tak zwanego lęku zadaniowego, czyli mężczyzna raz, drugi, trzeci spróbował, czuł ogromny lęk, więc już nie próbuje, bo nie chce doświadczać tego lęku. Ale jak nie próbuje, to. Lęk się wzmacnia często nieeksponowaniem się na te sytuacje trudne, czyli unikaniem. Unikanie bardzo wzmacnia lęk, więc jeśli on będzie unikał seksu, to tym większy lęk będzie się u niego pojawiał, bo mózg będzie mu mówił, podświadomość będzie mu mówiła. Ty, słuchaj, jeśli tak unikamy tego seksu, to znaczy, że to jest czymś, co nas przerośnie. Więc yy, rzeczywiście odraczajmy uprawianie seksu w stałym związku, czyli mówmy, że jesteśmy zmęczeni, albo że boli nas głowa, albo że są ważniejsze sprawy, bo jest wojna na Ukrainie, albo pandemia, albo w Somalii dzieci głodują, no, że są inne ważne tematy, którymi się trzeba zająć, a nie tym seksem teraz. No i i takie osoby po prostu przez dłuższy czas seksu nie uprawiają, i coraz większy lęk się u nich pojawia. I ten lęk skutecznie ich wyłącza z aktywności seksualnej. Natomiast mi się podobało to, co Jagna powiedziałaś przed chwilą, że z twojego punktu widzenia jako kobiety. Jako posiadaczki waginy, wynika to, że ci mężczyźni mogliby się generalnie nie przejmować tym, że mają zaburzenia erekcji, no bo mają też inne możliwości doprowadzenia kobiety do satysfakcji czy do orgazmu, na przykład językiem, ustami, palcami, dłońmi itd. Rzeczywiście, tak można kobietę doprowadzić do satysfakcji i do orgazmu. Ale u większości mężczyzn jest tak zwany penisocentryzm, czyli że penis jest w środku całego zainteresowania i oni, jak coś się dzieje z penisem, to oni się czują wyłączeni z aktywności seksualnej. Natomiast my w seksuologii mamy taką metaforę, która myślę, że dobrze odzwierciedla to, co się dzieje w seksie. Jeśli mężczyzna idzie z kobietą pograć w tenisa, no to on ma rakietę i piłeczkę, ona ma rakietę, idą na kort tenisowy. No i jeśli mężczyźnie źle podejdzie piłka i uderzy mocno rakietą o nawierzchnię, no to ta rakieta pęknie, złamie się i co najczęściej mężczyzna robi? Uderza tą rakietą ona wierzchnie ze złością siada w kółki i po prostu albo się złości dalej, albo ubolewa, płacze, smutno mu jest przykro. I wtedy najczęściej kobieta się złości, ale nie dlatego, że on rozwalił tą rakietę i nie mogą grać w tenisa, tylko dlatego, że odciął ją od zabawy, od miłego spędzania czasu, bo jest w relacji ze swoją złamaną rakietą i po prostu cierpi, ubolewa, utyskuje. Natomiast wiele kobiet powiedziałoby, że jeśli jesteśmy już na korcie, to ty... Odrzuć tą złamaną rakietę. Mamy jeszcze jedną rakietę i mamy piłkę. Ty będziesz rzucał piłkę, ja będę odbijała, albo odwrotnie, albo odrzućmy tą rakietę, porzucajmy się piłką, albo pobiegajmy po tym korcie, albo sobie usiądźmy i pogadajmy, albo połóżmy się i się opalajmy, jak jest pogoda i tak dalej. Jesteśmy godzinę czy dwie na tym korcie, miło sobie spędźmy czas. Dla większości mężczyzn to się w ogóle w głowie nie mieści, mają poczucie, że oni zawiedli, bo już nie można grać w tenisa. Ale czy tylko po tenisa, czyli czy tylko po orgazm kobiety idą, albo czy do łóżka, albo czy tylko po penetrację? No jest to ważne, ale nie kluczowe, nie decydujące. Fajny jest ten przykład z kortu i ta rozmowa, którą sobie nawet wyobrażam, ale jak porozmawiać w łóżku? Nie, że rakieta ci się złamała, tylko że ci ten konar nie płonie. I co z tym robimy? To są trudne rozmowy. To jest podcast Dialogi Waginy i Penisa. Więcej wciągających podcastów i audioprodukcji znajdziesz w aplikacji Empik Go. Z kodem WAGINA możesz korzystać z Empik Go za darmo przez 30 dni. Kod ważny do 30 marca 2023 roku. Szczegóły promocji znajdziesz w opisie podcastu. Inaczej. Powiem, co moje pacjentki robią, kiedy pojawiają się zaburzenia erekcji. Zazwyczaj wchodzą w dwie role. Jedna rola to jest rola matki Teresy, czyli Zbyszek, ty się nie kłopocz tym, że nie masz y, erekcji. Ja mogę nie mieć tej penetracji. Możemy się tylko przytulać. Ja zrezygnuję z tego seksu. No i Zbyszkowi jest miło, bo sobie myśli, kurczę, ale trafiłem troskliwą, taką wyrozumiałą kobietę. No i tego dnia jest mu miło, bo się skończyło tylko przytulaniem. No, on nie został w żaden sposób wykpiony, ośmieszony. No ale mija kilka dni i Zbyszek myśli, Kurczę, pokochałbym się z tą jagodą na przykład. No i nagle sobie myśli o tym, że. O kurka, jak będę uprawiał ten seks i znowu się zbłaźnie, to ona tym razem się może wkurzyć. No to jak ona jest taka wyrozumiała i powiedziała, że zrezygnuje z tego seksu, no to proszę bardzo, to ja będę się masturbował w skrytości yy, ducha i yy, 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 pokoju, będę sobie fantazjował albo będę sobie oglądał pornografię i już, a ona po prostu sobie wygasi seks i tyle. No i rzeczywiście tak niestety robią, jak kobieta jest wyrozumiała yy, ci Ale oznacza brak pożądania również, czy nie? Czy nie, niekoniecznie nie, właśnie? Czy on może mieć pożądanie, tylko że nic. To znaczy, on może mieć pożądanie do, do mm -hmm. kobiety, i często tak jest. I mężczyźni pożądają i kochają kobietę, ale. I mają na nią ochotę. I mają na nią ochotę, ale nie mają erekcji ze ale względu it's... na to, że mm -hmm. się nie wyspali, albo przejedli się, albo się napili więcej alkoholu, albo stosowali hemseks, czyli właśnie jakieś mm -hmm. narkotyki, albo pokłócili się godzinę temu z partnerką, albo cztery nawet, często osiem godzin rano się po prostu mężczyzna pokłócił, i ta kłótnia dalej mu jest w sercu drzazgą, i nie chce uprawiać z kobietą tą seksu, pomimo, że ją kocha i pożąda, ale i czuje się dotknięty. Więc y, ja właśnie chcę powiedzieć, że tak, nie mają erekcji ci mężczyźni, którzy nie pożądają, nie mają erekcji ci mężczyźni, którzy nie kochają, nie mają erekcji ci, którzy pożądają i nie mają erekcji ci, którzy kochają. I w drugą stronę, mm -hmm. mają mężczyźni erekcje ci, którzy kochają i pożądają, ale mają też erekcje mężczyźni ci, którzy nie pożądają i nie kochają. Posiadanie erekcji, czy jej nieposiadanie, o niczym nie mówi, bo nie wiadomo, co w danym przypadku się dzieje w głowie mężczyzny, dopóki on o tym nie opowie. A przychodzi i opowiada, co mówi? Zaraz powiem, co, mm -hmm. co, co mówi, natomiast jeszcze chciałbym dojść do, do tej drugiej, drugiej, drugiej. roli. To... ja jak powiedzieć żonie jeszcze tak. chciałabym wiedzieć. Dobra, to zapamiętajcie mm -hmm. to. Jedna rola to jest rola tej mm -hmm. matki Teresy, gdzie kobieta wybacza wszystko i gotowa jest zrezygnować z seksualności i kończy się to właśnie ślepą uliczką, o której mówiłem. A druga rola to jest kobiety takiej złoszczonej, która mówi... Nie no, Zbyszek, ty to jesteś gejem. Ja wiedziałam od początku. Po prostu wczoraj byliśmy na Starówce, spacerowaliśmy i ty rzuciłeś okiem na tego faceta. Na na Rzuciłeś okiem na tego faceta w czerwonej kurce. On mówi, no w czerwonej kurce, no zaskoczyło mnie to. No a rzuciłeś okiem z pożądaniem. On mówi, nie, no tak, ja widziałam wszystko. Mężczyzna się tłumaczy, dlaczego tak wychodzi często z kolegami co tam w ogóle robią, a w ogóle pewnie ma jakąś aplikację gejowską w telefonie. Jakby kobieta dokręca śrubę Pozostaje i szuka. Pozostaje podejrzenie o kochankę. No tak, oczywiście, to też się pojawia. Musisz mieć babę, Ale no nie Podejrzewam, że to tak bardzo ratuje ego, jak mówisz, że to mm. nie o to chodzi, że ja go nie kręcę, kręci go może inna laska, tylko chodzi po prostu o to, że jego w ogóle nie kręcą laski, tylko kolumna no tak? tak, to jest bardzo bezpieczne dla samooceny, dlatego kobiety drążą i te tematy gejowskie w związku właśnie heteroseksualnym, i te tematy innych kobiet. Najczęściej tam ani nie ma innego mężczyzny, z którym ten nasz partner uprawia seks, ani nie ma innej kobiety, tylko ostatnio to jest gospodarka rabunkowa, czyli niedosypianie, niedojedzenie, przejedzenie, choroby podstawowe, COVID. Po COVIDzie bardzo dużo osób miało zaburzenia erekcji, bo po prostu nie czuło się. Się w formie w ogóle, tak życiowo i zdrowotnie co dopiero, żeby ten seks uprawiać. To też jest zła droga. Nie idźcie tą drogą, jak mówił nasz prezydent. <laughs> Andrzeju, słuchaj, bo my rozmawiamy przez cały czas o parach heteroseksualnych, a powiedz mi, czy w parach homoseksualnych te zaburzenia erekcji, jeżeli pojawiają się u jednego z partnerów, jakie one mają wpływ na ich relacje? W gejowskich parach zaburzenia erekcji jeszcze bardziej są przeżywane niż w parach heteroseksualnych. Ze względu na to, że w wielu przypadkach seksualność gejowska jakby spłyca się do posiadania wzwodu, bądź też nie. W sensie, że nawet jeszcze jest dwóch gejów, którzy nie są w parze i na grindrze z sobą się kontaktują... To rozmowy y, są stricte dotyczące penisa, czyli ile masz centymetrów, a jakiej szerokości, a wyślij mi swoje zdjęcie. Więc y, w parach gejowskich, y, takich, y, które są świeże, to często jest penisocentryzm, czyli że y, seksualność y, się kręci wokół penisa. Natomiast w tych parach, które mają dłuższy staż, no to już y, pojawia y, ta, ta seksualność, się rozpajęcza też na inne formy y, pieszczeń. Od pocałunków, seksu oralnego, więc mam poczucie, że dużo bardziej lękowo geje przeżywają możliwość pojawienia się zaburzeń erekcji. Ale czy to jest stan odwracalny, czy jak się pojawia takie długotrwałe zaburzenie erekcji, No, bo ja rozumiem, że czasami jej nie ma, ale zdarza się pewnie, że nie ma jej długo. Czy, wszystko, jak, wszystko czy jak zależy, nie ma erekcji, to już do końca życia nie będzie miał, czy to można jakoś odwrócić? Wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna. Bo jeśli przyczyną hmm. są y, problemy organiczne, bo ktoś pali dużo papierosów, a z badań wynika, że 80% mężczyzn, którzy palą, Papierosy ma stałe zaburzenia erekcji, bo po prostu te tętnice są obłożone substancjami smolistymi i mniej krwi przepływa do, do członka i są zaburzenia erekcji, więc taki stan y, może już nie być odwracalny ale najczęściej to jest taka zwykła proza życia, czyli ktoś po prostu zjadł za mało, warto, żeby trzymał tą dietę. Mówię o tym dlatego, że wielu moich pacjentów jest na dietach pudełkowych albo na keto-dietach i oni rzeczywiście wtedy mają zaburzenia erekcji ze względu na to, że przyzwyczaili się do innej kaloryczności, na przykład 3000 czy 2500 kalorii dziennie, a biorą sobie 1800, Bo widzę, że ci mężczyźni, którzy stosują dietę poniżej 2000, to od razu z miejsca mają zaburzenia erekcji. Ci, którzy są na keto-diecie, czyli diecie, gdzie jest dużo tłuszczy i dużo białka, też mają zaburzenia erekcji. Więc wystarczy, że po prostu edytujemy jeden, dwa czynniki i te problemy z erekcją znikają. Są jakieś takie sposoby, które poza y, różnymi tabletkami można stosować, bo na przykład mnie zawsze jakoś tak y, y, wpływało na, mo na moją wyobraźnię takie słowo pompka do penisa. No tak, to jest tak zwana próżniowa pompka. Polega to na tym, że taką... taką... Tak zwany lachociąg. Nie, to co innego. To, to chyba coś innego. <laughs> A tak się to powinno nazywać zasadniczo. Okej. Okay. To jest tak zwana próżniowa pompka. Teraz już rzadziej, ale, ale kilkanaście lat temu była często stosowana. No, bo to jest genialna sprawa, mianowicie to wszystko ja... robi za faceta. Akurat yy, widzę, Pytanie, że przepompuje. Przed nami są takie szklane kubki z Ikei dużych rozmiarów i ta pompka próżniowa, to jest taka długa szklana tuba. Zakłada się na chwilę na penisa, naciska się guzik, próżnia zasysa, i po prostu nagle pojawia się penis w pełnej okazałości. Zdejmuje się tą pompkę i albo tak się zostawia, że jest wzwód, albo niektórzy mężczyźni, przed czym przestrzegam, taką gumową obejmę sobie na nasadę członka, przyklejają, no i wtedy. Krew nie wypływa z tego członka i jest y, y, sztywność. To akurat prowadzi. A długo się ta sztywność utrzymuje? Po pompce, Jeśli... po, pompce, nie, nie, nie po, pompce, po samej oczywiście. pompce to, to dużo za... szybko się zwija. to. Znaczy, tak, to, to tak, dużo... Albo w trakcie. Przepraszam, przepraszam, jeszcze chwileczkę, jeszcze dopompujemy. to. To dużo zależy od tego, jak właśnie u mężczyzn funkcjonuje ten cały układ krwionośny, bo zdarza się tak na przykład, że mężczyzna ma słaby wpływ krwi do członka, a ma bardzo duże wypływy krwi z członka. Ojej, czyli to już taki podwójny pechowiec, bo nie dość, że mu ma mało wpływa, to jeszcze mu szybko ucieka i wtedy to, no, to nie będzie działało, ja tak, to rozumiem. Więc warto w ogóle jak ktoś ma takie podejrzenia, że za szybko mi wypływa, za wolno mi wpływa, to pójść sobie do urologa, warto na doppler sonografię, czyli właśnie podczepia się taką obejmę pod członek i się sprawdza przepływy członka i wtedy wszystko widać, czy to jest problem organiczny czy nie. A słuchaj, bo ty Dziewał się tej gumce recepturce. To jest żart, tak? Że, że nie, gumka... nie, właśnie nie. Dużo jest takich mężczyzn, którzy jak widzą, że odpływa im krew z członka, no to sobie po prostu kilka gumek recepturek zakładają na sam dół pękisa. Tak, inne wykorzystywane. Ta, tak, po to, żeby, żeby ta krew nie wypływała. No ale to może prowadzić do amputacji członka po prostu, że trzeba będzie pojechać na SOR, bo często po prostu jak się założy te gumki na sam dół członka. I bardzo dużo krwi wpłynie do członka, to on zrobi się taki nabrzmiały, że nie będzie można odciąć tej gumki. No zresztą jak tam manipulować, o, nie wiem, mążko. nożyczkami czy, czy nożem? No można sobie członek pociąć. Yy, więc... Gotowy scenariusz na yy, no yy, tak A nie, nie na Pornhub'a. A, a niektórzy w ogóle mają jeszcze inne głupie pomysły, mianowicie, i wprost mówię, że to głupie pomysły, dlatego że to może skończyć się amputacją członka, że w sklepie metalowym kupują sobie takie kółka stalowe i po no prostu coś, jak członek już jest w stanie erekcji, to nakładają sobie to kółko stalowe na Tenisa, więcej krwi dopłynie i z kolei zablokują się odpływy i ta krew, która jest dłuższy czas w członku, powoduje, że tam robią się zatory i trzeba ten członek amputować, bo nie wezwie się ślusarza, czy nie wezwie się strażaków, bo Przepraszam, oni w spiegą. Takich... Mój mąż zaklinował się w kółku członkiem. <noise> No właśnie. No. Myślę, że na sorze to różne przypadki. Na sorze tak ale no, no, myślę, że strażacy to jednak. No, chyba... no oni nie mają takich narzędzi mm. precyzyjnych. Ja się z tego akurat nie śmieję, bo ja miałem kilku takich pacjentów, którzy y, wizytą na sorze i nacięciu właśnie piłką do metalu się to kończyło, to, to dramatyczne historie, jest to przerażające. Ale czyli ten próżnociąg, to generalnie o ile ta krew nie wypływa szybko, to to jest taki pomysł ok, tak? Tak, no to znaczy to jest taka metoda dla leniwych, no bo w ciągu kilkudziesięciu sekund próżnia napompuje tego członka, no i, i można działać. Dla leniwych i na krótką metę, no bo to właściwie za każdym razem on tego musi... Tak, mu ale, ale też tak. ja przede wszystkim spotykam się z taką niezgodą partnerek, no bo one sobie myślą... Kurczę, no ty sobie nałożyłeś pompkę i podpompowałeś sobie tego penisa, a ja tutaj jeszcze nie jestem przygotowana do tego seksu. Nie mam na tyle dużej lubrykacji, czyli nawilżenia pochwy, nie zadbałeś o moją głowę, o mój mózg, tylko zadbałeś o swoje ciało, a jednak seks nie ogranicza się do penisocentryzmu, czyli do, do sztywności tego penisa. Ja oczywiście mówię o tych mężczyznach, którzy to stosują, bo stosują w ramach, nie wiem, urozmaicenia, czy w ramach tego, że byli w sekszopie i chcieli sobie kupić śmieszny gadżet. Natomiast są mężczyźni, którzy mają problemy takie organiczne, i oni yy, potrzebują z tego skorzystać jako z metody leczącej. Ale właśnie o to chciałam zapytać, w którym momencie oni pompują? Czy przed grą wstępną, czy po grze wstępnej, i szybciutko dopompowują? Nie, to chyba powinni pogrzeć po, po żeby ona właśnie to... była gotowa. To znaczy, o, i dobrze, że o to pytacie, dlatego że tak, wielu mężczyzn ma poczucie, że trzeba przed seksem sobie napompować, żeby ta kobieta miała myśl taką, że jak on się do niej dobiera, całuje, pieści, no to, to że on już ma wzwód, że ona na niego działa. No Taki jest to podniecające. Więc pompują sobie często przed grą wstępną, tylko że tak, ja w gabinecie spotykam często taką sytuację, że mężczyzna, który... Zajmuje się partnerką, czyli pieści jej waginę, robi jej seks oralny, to dla jego głowy jest to podniecające, ale często ciało nie podnieci się wtedy. W sensie, że on wtedy nie będzie miał erekcji ze względu na to, że nikt nie stymuluje jego penisa. Ani on sam, ani jego partnerka, bo on robi tak zwaną minetkę, czy tak zwaną palcówkę. I wielu mężczyzn, którzy. W tej sytuacji podejrzewają się o impotencję, o zaburzenia erekcji, tak naprawdę są tylko rzekomymi impotentami, bo u nich wszystko działa tylko wtedy, kiedy pieszczą partnerkę, tylko potrzeba, żeby ktoś ich dotykał po penisie, w sensie oni sami albo partnerka gdzieś tam ręką. Bo chodzi o to, że tak jak pisałem w sztuce obsługi Penisa, że po 35 roku życia to u wielu mężczyzn wyłącza się opcja bezdotykowa, czyli z samego patrzenia nic nie ma. Widzi mężczyzna. O, yy, to i tak, yy, i tak w sumie do, tej, do tego 35 roku życia to mają fajnie. Nie, no, trzeba wybierać tak przed 35 rokiem życia. Ja tak uważam, że to jest. Naprawdę pomysł <laughs> w dobry do postulat tak. e, e, i ch chodzi o to, że jak partnerka przechadza się w negliżu e, po domu, no to wielu mężczyzn nie ma tej erekcji, no bo po 35 roku życia, bo jest to dla nich podniecające, ale nie przekłada się to na ciało, dopóki to ciało się nie będzie ruszało, że tak zarymuje. I to nic złego, to po prostu jest naturalne. A wielu mężczyzn już wtedy diagnozuje się jako impotenci, że nagość partnerki na nich nie działa. No nie, wszystko jest z nimi w porządku, tylko bodźce wzrokowe nie są wystarczające. Wtedy. A można zaburzenia erekcji leczyć u seksuologa? przychodzi do ciebie pan, mówi, że ma zaburzenia erekcji i jak to wygląda, ile to trwa, czy to w ogóle się opłaca? Czy się opłaca? Opłaca się <grym> tym mężczyznom, dla których życie seksualne jest wartością, no bo Ale bo pewnie chodzi o to, po prostu ile to będzie kosztowało tak. w sumie ta terapia cała. Czy to długo trwa? Ci mężczyźni, którzy są zmotywowani do terapii, czyli przychodzą z własnej nieprzymuszonej woli, to rzeczywiście u nich ekspresowo idzie terapia. A ci mężczyźni, którzy. Ekspresowo to jest miesiąc? No, u jednych y, kilka tygodni, u innych kilka miesięcy. A na czym to polega? To już mówię. Natomiast y, ci mężczyźni, którzy przychodzą, bo partnerka ich. Przysłała. A oni no uważają, to... że nie mają problemu? Albo nie mają, albo nie są przekonani, albo się wstydzą. Mm. No to u nich po prostu ta terapia trwa 3 lata, czasami 4 lata. O, oh, wow! To już analiza z... 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 taka freudowska. No, zanim się przekonają, że to też jest ich problem. Po 3 lata mówią: jednak, <śmiech> jednak <śmiech> panie Andrzeju, <laughs> pan, to jest też mój problem, te, te zaburzenia reakcji. śmiejecie się, ale to tak jest po prostu, <laughs> że po kilku, na przykład po dwóch latach. Mężczyzna sobie myśli, mm, czyli ona mnie nie oszukiwała, to rzeczywiście problem jest też u mnie. W sensie to nie jest tylko jej problem. Nie. Czyli on nie widzi u siebie problemu? No, bo to jest problem widoczny gołym okiem, no, że tak powiem. No, e... no bo właśnie mi się wydaje, że czasami ono tyle nie jest widoczny gołym okiem, że wydaje mi się, że czasami ci mężczyźni, którzy mają problemy z erekcją, po prostu omijają grę wstępną i prądu natychmiastowego stosunku i wtedy uważają, że to partnerka mhm. jest, że coś z nią jest coś nie tak, bo ona nie chce się od razu kochać, a on musi jak najszybciej, tak? Bo on wie, że zaraz tak. będzie klapa. O. Tak, albo, albo mówią kobiecie taki tekst, że siła wzwodu jest zależna od siły bodźca. W sensie, że jeśli ty jesteś nieuczesana, nieumalowana, nie w jakiejś erotycznej bieliźnie, no to ja nie mam erekcji. A tak jest, czy nie? Czy w jakimś stopniu tak jest? Yy, z zrokowcami przecież. No Rzadko tak jest, yy, w sensie, że najczęściej to chodzi o czynniki wewnętrzne mężczyzny, w sensie, że właśnie mm -hmm. duży poziom stresu, niewyspanie, obiadanie się jej i tak dalej. Rzadko kiedy jest sytuacja taka, że kobiety już nie pożądają z wyglądu albo. Ale może już nie pożądać tej kobiety. To jest właśnie główna obawa wielu kobiet, że jest kobieta kilka miesięcy czy kilka lat z mężczyzną, u niego pojawiają się zaburzenia erekcji i, i ona sobie myśli, kurde, to chyba już coś ze mną jest nie tak, już się odkochał, już nie, nie To jest naprawdę obawa przeważającej ilości kobiet. Natomiast najczęściej jest zupełnie inaczej: po prostu on jest przypracowany, niewyspany, rzadko kiedy czuje się nią rozczarowany. No, kobieta ale może musi... być tak, że tej już nie pożąda, ale inną jak najbardziej. Najczęściej kobieta musi jakiś duży numer wyciąć mężczyźnie, żeby on się poczuł rozczarowany albo żeby się odkochał. Oczywiście jest też grupa internautów, czyli mężczyzn, którzy głównie spędzają czas w internecie pracując, relaksując się i szukając też tam partnerek do seksu. I ta grupa rzeczywiście. To jest grupa skoczków, że chwilę pobędzie w jednej relacji, równolegle rozpoczyna jakąś drugą, przeskakuje do innej kobiety. Ale to nie jest tak, że nie kocha już tej kobiety. Nie wiadomo, czy on w ogóle ją kochał. Nie, czy... ja nie mówię o skoczkach, ja mówię o jakimś długotrwałym związku, w którym po prostu ta ochota na seks przemija. To jest ciekawe, że jak mężczyźni zdradzają, bo o hmm. tym mówisz, tak? To zwiększa im się często popęd seksualny w stronę stałej partnerki. Czyli, że wtedy mają większą ochotę na seks z tą stałą partnerką, bo po prostu na fali tej fenyloetyloaminy lecą i, i mają może nie ochotę na seks ze stałą partnerką, ale po prostu tak Obudzenicu. są pobudzeni. Czyli tak jak Kasia Miller mówiła, kup kwiaty kochance swego męża. Tak, kup kochance męża, męża kwiaty. kwiaty. O. Natomiast y, u kobiety to jest właśnie odwrotnie, że jak kobieta nie chce się kochać, a ma kochanka, to często z tego powodu, bo, bo po prostu emocjonalnie czuje się zaangażowana w relacji z kochankiem albo pożąda tamtego kochanka, a mąż jest miłym fajtłapą. A ja myślę, że to wszystko przez oksytocynę, dlatego tak jest. No, myślę, że z różnych powodów. W sensie oksytocyna, czyli mówisz o tym hormonie, który... Przywiązania? Przywiązania, mhm. wydziela się podczas orgazmu. To jest jedna z opcji, bo ja najczęściej widzę, że kobiety zdradzają dlatego, że czują się nieważne, niesłuszne. W stałym związku. To mi zawsze chodzi taki po głowie przykład. Oni oboje są celebrytami, są bardzo atrakcyjni. Małżeństwo i i, wysokiego ryzyka. Są, są wysportowani, są inteligentni, są atrakcyjni fizycznie i on przyprowadził ją do mnie, do gabinetu, bo mówi: wie pan co. Jakby ona mnie zdradzała z takim mężczyzną, jakim ja jestem, czyli, że jestem wysoki, wysportowany, opalony, majętny, inteligentny i on byłby jeszcze bardziej w czymś lepszy ode mnie, no to jakoś przymknąłbym oko. Byłby to order na moją pierś. Ale okazuje się, że ona zdradza mnie z jakimś facetem, dużo starszym od niej, obleśnym, otyłym, niezadbanym. I ja w ogóle nie wiem o co chodzi, bo jak ona teraz ma takie standardy urody, to ja trochę się nie wpisuję. No i ona mówi z kolei, bo posłuchaj, ty przychodzisz do domu. Odpalasz sobie telefon i przez najbliższe kilka godzin cię nie ma. Skrolujesz tam internet, czytasz sobie różne rzeczy, grasz w gry i tak dalej. A ja przychodzę do pracy, gdzie jest tam ten mężczyzna i on słucha mnie, mm -hmm. patrzy mi w oczy, złapie mnie za rękę, jest mm, czuły. tak, czuły, uważny. Ja się czuję kobietą, ja się czuję ważna. I ja jako seksuolog myślę sobie, no właśnie o to chodzi, że ta kobieta w związku nie czuje się podmiotowo i dlatego zdradza? To z takim mężczyzną, który co prawda gorsze niby standardy wizualne prezentuje, ale ma inteligencję emocjonalną. Ja bym chciała do tego pytania Beaty wrócić. Gdybyś mógł nam opowiedzieć, jak wygląda jak? terapia mhm. zaburzeń erekcji? Dajesz jakieś prace domowe pacjentom? Jak to jest właściwie? Potem sprawdzian, robisz? <laughs> Proszę, pokazać mi swoją erekcję na trzy minuty. <laughs> To wygląda w ten sposób, że tak, jeśli mężczyzna przychodzi z tak zwanym lękiem zadaniowym, czyli on myśli sobie, że jak ja pójdę z moją Grażyną, Bożeną czy Martą do łóżka, no to ona od razu będzie sprawdzała, jaką ja mam twardość wzwodu, jaką ja mam długość erekcji, czy ja patrzę na nią z pożądaniem, czy nie, czy ja ją tym moim penisem doprowadzę do kilkunastu orgazmów pod rząd. Jakby mężczyzna wchodzi w taką rolę badacza, czyli jakby wychodzi ze swojego ciała, staje z boku, ma kwestionariusz i sprawdza, i odhacza, czy mieści się w poszczególnych widełkach, które często są poprzez pornografię skonstruowane w jego głowie, czyli to, co on widzi w pornografii, to chce otworzyć to w łóżku. A my pracujemy w gabinecie podczas psychoterapii nad tym, żeby ktoś był uczestnikiem, czyli żeby on patrzył, jak partnerka mu się układa w dłoniach, żeby on był w kontakcie emocjonalnym, intelektualnym z tą kobietą, żeby pożądał ją, żeby ona to czuła. On ma być uczestnikiem, czyli uczestnikiem tej zabawy dla dorosłych, tego, tego seksu, i oboje muszą to czuć. Natomiast większość mężczyzn, którzy przychodzą do mnie z zaburzeniami, Erekcji, to raczej oni myślą sobie, czy ja odtwarzam już ten standard z pornografii. Jeśli odtwarzam, to ok, a jeśli nie odtwarzam, to rzeczywiście jestem słabym kochankiem. A co to znaczy odtwarzać? No to chodzi o to, żeby ten seks był bardzo mechaniczny, bardzo dynamiczny, żeby ta penetracja była głęboka, bolesna, żeby kobieta trochę płakała, trochę jęczała. To dla mężczyzny jest wtedy wyraz. Jakby uznania ze strony kobiety, te pojękiwania. No oczywiście wiele kobiet by się pod tym nie podpisało. Co innego, jak jest taki bardziej namiętny seks, ale standardowy seks oparty na bólu czy na takim nagłym rozciąganiem tej. Kilku centymetrowej waginy, no bo pochwa kobiety niepodnieconej ma około 5 centymetrów. Jak mężczyzna wprowadza tego członka swojego, 12-centymetrowego, to bardzo rozciąga waginę, to boli kobietę. No to, to to nie jest standard, który kobieta na co dzień potrzebuje. Mówiliśmy o tym, że czasami mężczyzna, który tak ucieka przed tymi zaburzeniami erekcji, może się angażować w inne związki gdzieś tam na zewnątrz. A ja się zaczęłam zastanawiać, czy, czy może nie warto by zmienić po prostu okoliczności, w jakich My się kochamy, czyli na przykład, nie wiem, jakiś mały doging zacząć uprawiać albo zapisać się do klubu dla swingersów. Pewnie większość naszych słuchaczy, która nie jest w temacie dogging sobie, pomyślała Spacere o doggingu. Tak, albo seks <laughs> z dogiem. <laughs> nie, oczywiście, niemieckim oczywiście. Niemieckim dogiem. Nie, oczywiście tu nie chodzi jak nie o, o seks z niemieckim dogiem. Dogging polega na tym, że ludzie się spotykają na seks w lesie, w parku, na tyłach Centrum Olimpijskiego ja w tramwaju, Warszawie. W tramwaju ale... widziałam taką pachkę z tyłu. No ale właśnie jest coś takiego jak pobudzenie ryzykowną sytuacją. Chociażby w tym doświadczeniu Arona i Datona przecież. Tak, tak, tak. No właśnie, na tak, rozdrażnionym no momencie. Tak, tak. Będzie, będzie taki przypływ adrenalinki, i wtedy jemu stanie bardziej i zapłonie. Czy tak może być? Wiecie co? Mężczyźni o tym często mówią, że o fajnie by było, jakbyśmy się kochali w parku, albo w samochodzie, albo nad jeziorem. Ale jak już przychodzi co do czego, to jednak kobiety są dużo ważniejsze gdzieś w okolicznościach przyrody. Chodzi mi o to, że męska fantazja, wyobraźnia. Jest często taką ułańską fantazją. To się na myśleniu. <gry> tak, na, na wyobrażeniach. Natomiast jak przychodzi co do czego, to rzeczywiście kobiety bardziej się czują komfortowo, uprawiając ten seks gdzieś poza łóżkiem, poza, poza domem. Natomiast to jest bardzo dobra sugestia z waszej strony, ze względu na to, że cztery ściany zabijają popęd seksualny, zabijają seks. Warto się z tej sypialni, z łóżka przenieść na... Zwłaszcza jak jest telewizor, prawda, w sypialni, tak. bo nawet czytałam takie badania kiedyś, jak bardzo spada częstotliwość współżycia w sypialni, w której ma się też telewizor. Ja nie mam. I dlatego warto e, przenieść się na przykład do salonu na kanapę, albo do kuchni, na, do kuchni, do kuchni na, tak. na blat, albo na tak, pralkę. Tak, pamiętacie do, jak, do łazienki? Jak, jak była ta słynna scena z Szapołowską i z Makowcami. Stół Makowce. Ach, tak. Z magnata. Taka tak. Strana. Inspiruje mnie to do dzisiaj. Ja też lubię makowce. Tak. Natomiast rzeczywiście warto, jak już cieplej się robi, to skorzystać z tego, żeby pojechać do jakiegoś mniej uczęszczanego lasu i właśnie mieć jakieś pieszczoty, pocałunki czy nawet seks. Oczywiście nie zachęcamy do tego, żeby uprawiać ten seks w łazienkach czy pod pałacem kultury. Tylko w, szano... w pobliskim parku? Tak, w poszanowaniu <noise> dla swojej prywatności i dla prywatności innych ludzi. Ale mężczyźni tak. naprawdę są tylko tacy, że tak powiem, gołosłowni? Z tego eksperymentu wynikało, bo jednak on był przeprowadzany na mężczyznach przecież, wynikało, że ci mężczyźni, którzy szli tą chybotliwą kładką, to jednak byli po pierwsze bardziej gotowi na umówienie się z psycholożką, z ankieterką, a dwa, że uważali, że ona jest atrakcyjniejsza, byli bardziej gotowi na, na randkę i zadzwonili, bo chcieli po prostu. Tak, tylko że to są dwie różne rzeczy, bo w tym eksperymencie mhm. chodziło o to, że mężczyzna na początku szedł przez taką kładkę nad mhm. przepaścią i jak podchodzi już na sam koniec tej kładki, to była ankieterka, która dawała telefon temu mężczyźnie i ci mężczyźni, którzy przeszli tą kładką, wyżej oceniali mhm. atrakcyjność. Tych ale, też jak, ale też jak dzwonili, to byli gotowi na, na to, żeby się umówić na randkę. Tak. Natomiast y, ci mężczyźni, którzy mieliby na, nagle uprawiać seks w jakimś lesie, no to u większości z nich by pojawił się taki lęk, jak jakiś grzybiarz będzie szedł. Albo. Dzik. Dzi Czyli mężczyzna nie podnieca albo... taka sytuacja? Podnieca go to, jak już doświadczy dużych emocji, i później pojawi się jakaś kobieta, albo może się seks z kobietą pojawić. O, mam takiego na przykład pacjenta, który nie pożąda swojej żony, a mieszka na ósmym piętrze. I on po prostu wracając z pracy, wbiega po tych schodach na to ósme piętro. I, I to jest ten efekt tej kładki, właśnie, że jak spotyka żonę w progu, no to myśli, że tak. Czuje takie pożądanie do niej, bo serce mu wali i taki cały układ krwionośny jest pobudzony. A on sobie funduje tym patentem, wymyślił go podświadomie po prostu, żeby wbiegać na ósme piętro, to wtedy czuje się bardziej podekscytowany. Super, jak działa, to, to warto to robić. Wszystko, sposób. wszystko, co działa. Ja, ja, jak ja dzisiaj na to na weszłam na piąte niestety. piętro, to... Nie miałabym chyba ochoty na nic. Ale to tak my mieszkamy, my mieszkamy w domkach, więc mamy no tak. park, tak więc niestety nasi mężczyźni nie mogą do nas wybiegać, ale radzimy sobie jakoś. Pytałyście o to, jak przebiega taka terapia? A jak wygląda no ta terapia? Ci mężczyźni, którzy mają lęk zadaniowy, to pracujemy nad tymi wszystkimi lękami i nad tym, żeby oni stawiali się mimo wszystko w tej sytuacji seksualnej, ze względu na to, że im częściej będą się stawiali w sytuacjach erotycznych, tym będzie bardziej habituował się ich lęk, zmniejszał się. Się, przyzwyczają się do tej sytuacji i będzie rosło podniecenie, pożądanie w łóżku. Więc warto się wystawiać na takie sytuacje erotyczne. Ale ja też mam wielu takich pacjentów, którzy mają różne przekonania na temat seksu, że właśnie ten seks to jest dziwny, śliski, że tak seks nie wypada uprawiać na przykład po pięćdziesiątce albo w trakcie menopauzy. No strasznie. I mam, mam takich właśnie pacjentów, których męczą te różne przekonania, i nad tymi przekonaniami pracujemy. O, albo właśnie to, o czym dzisiaj rozmawiamy, o penisocentryzmie. Wielu mężczyzn ma poczucie, że jedynie penisem są w stanie doprowadzić kobietę do orgazmu, do satysfakcji i że. Penis to jest takim paszportem do przejścia do innego kraju. Natomiast yy, wiele kobiet uważa, że nieważna jest różdżka, ważny jest czarodziej. Czyli, jak mężczyzna obsługuje tą różdżkę, czy w ogóle, yy, jak ona się mu w dłoniach układa. Znaczy dla panów, którzy mają choćby chwilowe kłopoty z erekcją, niezawodny Paulo Coelho w 11%. A, wiadomo, problemów z erekcją, w każdym razie na pewno nie, nie z pisarską impotencją. Ale niezawodny w tym sensie, że na każdą okoliczność ma bardzo dobrą radę, bardzo dobre pocieszenie. I otóż w 11 minutach napisał tak. Erekcja to jeszcze nie dowód, że mężczyzna jest stuprocentowym samcem. jest nim. Jeśli potrafi dać rozkosz kobiecie. Bardzo mądre, i mi się to skojarzyło z taką książką, która została w tym roku opublikowana, nazywa się Klub Rozkoszy. Napisała ją i narysowała przede wszystkim ilustratorka z Francji, której partner cały ich seks sprowadzał do penisocentryzmu do tego, że on ma wzwód i wtedy się trzeba kochać. Jak nie ma wzwodu, to, to się nie można kochać i ją tak złościło to jego podejście, tak ją frustrowało, że po prostu jak krowie na rowie, patologicznie mu namalowała, co trzeba zrobić, żeby kobieta miała satysfakcję, żeby radośnie przeżywała seks, które obszary ciała, strefy erogenne trzeba stymulować, żeby kobiecie było przyjemniej. I wyszła z tego piękna książka Klub Rozkoszy, polecam bardzo. A w kolejnym odcinku porozmawiamy o różnicach Empik go dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. To był odcinek pierwszego sezonu podcastu Dialogi waginy i penisa. Z kodem wagina możesz korzystać z Empik Go za darmo przez 30 dni. Kod ważny do 30 marca 2023 roku. Szczegóły promocji znajdziesz w opisie podcastu. Empicgo Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.